w aktualnym wydaniu Gminnego Flesza relacja z wręczenia nagród wójta gminy Pruszcz. Podczas uroczystej sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia wręczone zostały nagrody wójta gminy Pruszcz. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku lub za całokształt działalności w jednej z kategorii. Jestem dumny, że w naszej gminie jest tak wiele wyjątkowych osobowości. Ich pasje i osiągnięcia budują pozytywną rzeczywistość wokół nas wszystkich. Nagradzamy mieszkańców w podziękowaniu za ich aktywność i wkład w rozwój społeczny gminy. Cieszę się, że każdego roku możemy wyróżniać kolejne osoby, doceniając ich pracę, trud i talent. Bo przecież dzielą się dobrem i dają innym tyle radości. Nagrodzonym w kategorii Troska o Człowieka został Wojciech Chmieliński, który jest organizatorem akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Edukuje w tym zakresie i wychodzi z apelem o pomoc dla potrzebujących, zwiększając szanse przeżycia nie tylko mieszkańców gminy, lecz także pacjentów na całym świecie. Na ten moment mamy już ponad 150 osób zarejestrowanych, także naprawdę jest szeroki, fajny odzew mieszkańców Koronowa, Serocka i Pruszcza. I dziękuję raz jeszcze. W tej samej kategorii został wyróżniony Grzegorz Radzimski, prezes Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pruszcz, organizator szeregu imprez i wyjazdów dla seniorów. Dzięki aktywności w działaniu i operatywności wytrwale dąży do zagospodarowania czasu wolnego członków stowarzyszenia. Kolejna wyróżniona osoba to Mariola Ledzińska, prężnie działająca członkini Stowarzyszenia Topolanki, niosąca bezinteresowną pomoc w organizacji zajęć dla dzieci i dorosłych. Jako członkini KGW Topolno również poświęcała swój czas dla innych. W kategorii Działalność w OSP nagrodzony został Janusz Molenda, członek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Brzeźno, zawsze jako pierwszy gotowy do udziału w akcji. Wyszkolenie i profesjonalizm, jakie zdobył na misjach wojskowych oraz w OSP, zaowocowały w działaniach niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W kategorii Promocja Gminy wyróżniła się Renata Osojca, aktywna działaczka Stowarzyszenia Topolanki. Uczestniczy w przedsięwzięciach na terenie wsi oraz gminy. Pomaga w organizacji dożynek Dni Gminy Pruszcz. Promuje również lokalne produkty, w tym gęsinę, na Festiwalu Smaków Grucznie oraz innych imprezach regionalnych. W kategorii Kultura i Sztuka nagrodę otrzymał Piotr Radecki, aktywny działacz Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach. Pozyskuje on środki finansowe na poprawę życia kulturalnego mieszkańców, wzbogacenie estetyki wsi oraz wizerunku gminy. Dzięki jego staraniom zagospodarowano tereny zielone, zaktywizowano osoby starsze do czynnego wypoczynku, zorganizowano m.in. imprezę Noc pod Gwiazdami. W kategorii Kultura i Sztuka nagrody otrzymały też Julia Górka i Martyna Orzechowska, solistki Regionalnej Akademii Piosenki prowadzonej przez Andrzeja Żółkosia. Swoimi występami uświetniają imprezy gminne oraz regionalne. Swój talent i gminę promują zarówno w kraju, jak i za granicą. Nagrodzony w kategorii Oświata Adam Gantner, aktywny działacz samorządowy i społeczny od ponad 30 lat, pomysłodawca cyklicznych papieskich biegów przełajowych o zasięgu wojewódzkim. Odnosi sukcesy w działalności na rzecz integracji lokalnych organizacji. Pomysłodawca i współorganizator corocznych obozów w Zakopanem dla dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz. W tym roku najwięcej osób zostało nagrodzonych w kategorii Kultura fizyczna, między innymi Stanisław Szulc, trener sekcji lekkoatletycznej, koordynator przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno Rio 2016, działacz powiatowego szkolnego koła sportowego, koordynator zawodów Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Pod jego opieką zawodnicy odnoszą sukcesy na zawodach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych. Kamil Mykowski, trener drużyny piłki nożnej kobiet, która zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno Rio 2016. Dziewczyny są bardzo dobrze przygotowane do dzisiejszych zawodów, trenują od 4 lat, rozegrały 18 spotkań ligowych, kilka sparingów, więc fizycznie na pewno sobie damy dzisiaj radę. Myślę, że będziemy do finału i będziemy walczyli o złoto do końca. Kolejny nagrodzony to Andrzej Ignacek,
trener drużyny piłki koszykowej dziewcząt, która zdobyła brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Helmno Rio 2016. Kazimierz Kuta, trener sekcji lekkoatletycznej, aktywny działacz Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Pod jego opieką zawodnicy startują na zawodach krajowych i międzynarodowych. Krystyna Kuta, srebrna medalistka w półmaratonie Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Helmno Rio 2016. Ponadto zajęła 10 miejsce w kategorii kobiet w maratonie Warszawa-Orlen 2016 oraz 11 miejsce w kategorii kobiet w maratonie we Wrocławiu. Arleta Bizon, finalistka Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Helmno Rio 2016 w tenisie stołowym. Sebastian Bąk zdobył brązowy medal w zapasach w stylu wolnym na Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Helmno Rio 2016. Magdalena Szczerba, medalistka Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Helmno Rio 2016. Zdobyła złoty medal w rzucie dyskiem oraz srebrny medal w pchnięciu kulą. Kevin Łyczywek, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Helmno Rio 2016 w biegu na 1500 metrów. Agnieszka Cielepak, zdobywczyni 3 medali na Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Helmno Rio 2016. Medal brązowy zdobyła w biegu na 100 metrów kobiet oraz w piłce koszykowej dziewcząt. Najwyższe miejsce na podium zajęła z kobiecą drużyną piłki nożnej. Hurra! Jest kolejny medal dla gminy Pruszcz. To już moja 4. olimpiada, jestem zadowolona. Mam brąz w 100 metrach. Zapraszam serdecznie Was na kolejnej. Alicja Stima, brązowa medalistka w biegu na 100 metrów w kategorii junior młodszy podczas Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Helmno Rio 2016. Michał Krutnik, brązowy medalista w skoku wzwyż na Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Helmno Rio 2016. Krzysztof Latocha, brązowy medalista w kategorii rzut oszczepy młodzików na Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Helmno Rio 2016. Nagrodę wójta gminy Pruszcz otrzymała również drużyna piłki koszykowej dziewcząt. Za szczególne osiągnięcia podczas Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Helmno Rio 2016, gdzie drużyna zdobyła brązowy medal w piłce koszykowej dziewcząt. Nagrodzona została również kobieca drużyna piłki nożnej za zdobycie złotego medalu podczas Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Helmno Rio 2016 w piłce nożnej kobiet. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów i tak pozytywnej postawy.